Aleja Zwycięstwa jest od wczoraj najbardziej świątecznym miejscem w Sosnowcu. Wszystko za sprawą bożonarodzeniowego jarmarku. W tym roku mamy aż 40 stoisk. To jest rekordowa liczba, jeżeli chodzi o Sosnowiec. Drugi raz jesteśmy na Alei Zwycięstwa. Jak widać za mną, był to doskonały pomysł. Kilka minut po otwarciu już mamy bardzo wielu mieszkańców na jarmarku. To nas bardzo cieszy, a wiadomo, że te główne atrakcje przewidzieliśmy na te godziny popołudniowe. Na jarmarcznych straganach wystawcy oferują różnorodne produkty. Wśród nich znajdziemy m.in. świąteczne ozdoby i stroiki. W większości to jest rękodzieło, które sami robimy. Anioły to wszelkie szkło z metaloplastyką. Ręcznie robione ozdoby możemy kupić również u pani Katarzyny. Mamy stroiki na cmentarz, mamy stroiki na stół, piękne latarenki, piękne choinki. Wszystko jest ręcznie wykonywane, także z pasją, zaangażowaniem. Można kupić u nas opłatek nawet, także do wyboru, do koloru. Każdy myślę, że znajdzie coś ciekawego dla siebie. Wśród stoisk handlowych znajdziemy również te, na których możemy zakupić wyroby regionalne. U pani Elżbiety wybierzemy pięknie zdobione świąteczne pierniki. To jest tradycyjna produkcja, wszystko ręcznie robione. To jest piernik ozdobiony lukrem, czekoladą. Wszystko do zjedzenia. To jest receptura z dziada, pradziada, więc tu wszystkie smaki są takie typowo z dzieciństwa, jakie znamy. Na sosnowieckim jarmarku świątecznym znajdziemy również stragan Stowarzyszenia Artystyczno-Edukacyjnego Art Edu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu. Wszystko, co tutaj mamy do zaoferowania, to są wyroby, które zrobili nasi uczniowie własnoręcznie. Począwszy od szkła, przez tutaj z odzieży, nasi kucharze upiekli pyszne świąteczne pierniczki. Wszystkie pieniądze, jakie uda nam się dzisiaj zebrać, no dzisiaj i w ogóle na tym jarmarku, będą przekazane na zakup paczek dla najbiedniejszych uczniów naszego centrum. Kolorowe stragany pełne najróżniejszych przedmiotów to jednak nie wszystko. Wspólne kolędowanie, wspólne śpiewanie to oczywiście jest już nasza niemal tradycja. Do tego rękodzieła, o których wspomniałaś, także warsztaty dla najmłodszych, robienia bombek i innych ozdób świątecznych. Także myślę, że można fajnie spędzić czas, nauczyć się przy tym czegoś ciekawego. Sosnowiecki jarmark potrwa do piątku 23 grudnia. Świąteczne atrakcje na Alei Zwycięstwa czekają na nas od godziny 11 do 19. Martyna Daczkowska, kanał 99.